Tytuł kursu – towar jako element sprzedaży. Tytuł modułu – podstawowa terminologia z zakresu towaroznawstwa. Tytuł wideokastu – przydatność wiedzy o towarach podczas pracy w handlu. Dlaczego wiedza o towarach jest przydatna podczas pracy w handlu? Praca w sprzedaży, szczególnie w sklepie, wymaga bardzo dużej fachowości, która musi wynikać z posiadania ogromnej wiedzy z dziedziny towaroznawstwa. Wynika to chociażby z tego, iż każdy klient chce być profesjonalnie obsłużony, przez co wymaga od nas fachowej wiedzy i rzetelnej informacji. Dodatkowo postęp techniczny oraz globalizacja sprawiają, iż sprzedawca powinien ciągle się doskonalić i poszerzać swoją wiedzę z zakresu asortymentu sprzedawanych towarów. Towaroznawstwo jest dziedziną wiedzy zajmującą się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów. Mówiąc w prosty sposób, jest to nauka o towarach, ich właściwościach, a także o procesach w nich zachodzących oraz sposobach ich badania i oceny. Towaroznawstwo dzielimy na towaroznawstwo ogólne, towaroznawstwo artykułów żywnościowych, towaroznawstwo artykułów nieżywnościowych. Wiedza z zakresu każdego z wyżej wymienionych rodzajów towaroznawstwa sprawdza się w różnych sytuacjach. Za chwilę przedstawię Ci przykładowe sytuacje. Towaroznawstwo ogólne zajmuje się wiedzą wspólną dla całego towaroznawstwa, czyli klasyfikacją towarów, ich badaniem i jakością, opakowaniami, oznakowaniem, magazynowaniem i transportem. Wyobraź sobie, że jesteś pracownikiem hipermarketu. Podczas rozkładania towaru podchodzi do Ciebie starsza kobieta z kartonem, na którym przedstawiony jest masażer do stóp. Kobieta wypowiada następującą kwestię. Dzień dobry panu, czy mógłby mi pan pomóc? Gdzie znajdę cenę tego masażera, gdyż nie było jej podanej na półce? Czy mógłby pan też wyjaśnić, jak działa to urządzenie? Zastanów się, co byś odpowiedział. Odpowiedź osoby posiadającej wiedzę z zakresu towaroznawstwa ogólnego. Na końcu tego działu znajdzie pani czytnik cen. Wystarczy przyłożyć ten oto kod kreskowy do czytnika. Może pani również pójść do punktu obsługi klienta przy wyjściu, gdzie obsługa zeskanuje pani ten kod i powie, jaka jest cena tego produktu. Jeśli chodzi o obsługę tego masażera, to jest ona bardzo prosta. Wystarczy nalać wodę, podłączyć pod prąd i zanurzyć swoje stopy. Dokładną instrukcję znajdzie pani w kartonie. Towaroznawstwo artykułów żywnościowych zajmuje się właściwościami towarów żywnościowych, ich wartością odżywczą i energetyczną. Obejmuje ono takie zagadnienia branżowe jak mięso i jego przetwory, jaja, mleko i jego przetwory, zboża, warzywa, owoce, cukier i wyroby cukiernicze, napoje, przyprawy i używki. Wyobraź sobie teraz, że jesteś pracownikiem sklepu ze zdrową żywnością. Do Twojego sklepu przychodzi młody mężczyzna. Mężczyzna wypowiada następującą kwestię. Dzień dobry, ćwiczę i chciałbym nabrać trochę masy mięśniowej. Niestety jestem uczulony na mleko i nie stać mnie, żeby codziennie jeść wołowinę. Czy mają państwo jakiś tani produkt zawierający sporą ilość białka? Zastanów się, co byś odpowiedział. Odpowiedź osoby posiadającej wiedzę z zakresu towaroznawstwa artykułów żywnościowych. Do produktów zawierających dużą ilość białka zaliczamy produkty sojowe. Proponuję panu kotlety sojowe, które są niedrogie i stanowią idealną alternatywę dla mięsa. Towaroznawstwo artykułów nieżywnościowych zajmuje się właściwościami użytkowymi produktów włókienniczych i skórzanych, artykułów chemicznych, kosmetyków, wyrobów papierniczych, sprzętu elektronicznego, zabawek oraz sprzętu sportowego. Na koniec wyobraź sobie, że jesteś pracownikiem sklepu z produktami RTV i AGD. Na stanowisku AGD podchodzi do Ciebie młoda kobieta. Kobieta wypowiada następującą kwestię. Dzień dobry, potrzebuję funkcjonalnej pralki dla dwóch osób, możliwie jak najbardziej energooszczędnej. Czy mógłby mi Pan doradzić? Zastanów się, co byś odpowiedział. Odpowiedź osoby posiadającej wiedzę z zakresu towaroznawstwa artykułów nieżywnościowych. W tym przypadku przy wyborze pralki powinna Pani kierować się pojemnością bębna, klasą energetyczną oraz ilością programów prania. Idealnym rozwiązaniem dla dwóch osób będzie ta oto pralka o standardowej pojemności bębna wynoszącej 5 kg i posiadająca 18 programów prania.
Ponadto klasa energetyczna tej pralki to A+++, co oznacza, że jest to najbardziej energooszczędna pralka na rynku. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.